Jesteśmy świeżo po treningu w poznańskim Mankosie za pasy. Razem ze mną Michał Longer-Andryszak, tuż przed swoją walką w sobotę już, tak? W Kaliningradzie, na Absolute Championship Berkut. No to słucham, jak wyglądają Twoje przygotowania? Chwilkę Cię nie było, że tak powiem, na rynku, w klatce, tak więc cóż teraz, czego się spodziewać po występie, który już w tym tygodniu? Znaczy się robiliśmy taki standardowy obóz przygotowawczy. Tak naprawdę po ostatniej swojej wygranej w Groznym. Mniej więcej wiedziałem, jaki będzie termin, także no, nie brałem żadnej walki po drodze. Chciałem się skupić na tym turnieju, po prostu na nie dobrze wypaść. No, walczymy w tą sobotę i zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Sprawdzałeś przeciwnika na pewno, albo sprawdzał Twój sztab trenerski. Cóż, wiesz, czego się spodziewasz po nim? Baszajew, tak? Tak, tak. Znaczy, to jest zawodnik, który pojawił się na tym turnieju. To był jego debiut, także wiele nie możemy wyciągnąć z jego walk, ponieważ jest tylko jedna. No z tego co widziałem, no wygrał na punkty, woli chyba walkę w parterze. No ale ciężko powiedzieć, ci jednak zawodnicy ze wschodu są taką zawsze wielką tajemnicą. Mocno nieprzewidywalni, tak. Być może on ma jedną walkę zawodową, ale jest czterokrotnym mistrzem świata w sambo albo w czymkolwiek. Także no nie ma się co sugerować. No na pewno jest to zawodnik solidny, jak na pierwszą walkę walczył spokojnie, także to też daje do myślenia. No trzeba wyjść jak z mistrzem świata po prostu i się przygotować na mistrza świata i zawsze tak trzeba walczyć. Tak, jesteś przygotowany, bo dzisiaj widziałem tak, zostały do walki no już niecały tydzień, już to jest parę dni. Zapaśniczo się nie oszczędzaliście tutaj z chłopakami, było widać, że to jeszcze jest takie szlifowanie takie bardzo, bardzo dynamiczne. No tak, no jeszcze ostatnio tutaj jakieś takie szlify. No możemy sobie jeszcze podkręcić tempo, no, tutaj nie zbijam wagi, także powiedzmy, że te zasoby energetyczne mogę uzupełniać sobie na bieżąco. Możemy jeszcze, po prostu robimy teraz jedną jednostkę treningową dziennie. No ale wciąż są mocne treningi, ponieważ tak jak mówiłem, no nie zbijam wagi, także mogę iść do domu, tą energię gdzieś tam uzupełnić i tu przyjść na trening świeży. Jasne. Powiedz mi, kiedyś mówiłeś, jak się nie ma kondycji, to trzeba iść mocno siłowo i trzepnąć gościa jak najszybciej w połowie pierwszej rundy najlepiej. Jak teraz z tą kondycją u Ciebie? No mi się wydaje, że jest fizycznie dużo lepiej, odkąd tu jestem w Vancouverze. No, moja fizyka ogólnie, cechy motoryczne się poprawiły, ale nadal jestem zdania, że no, bijmy się. Nie? Ludzie chcą oglądać bitki, chcą widzieć krew, chcą widzieć walkę. Nie chcę dawać trudnych walk, ja tutaj nie ukrywam, że zawsze będę zawodnikiem, który gdzieś tam będzie szedł dość mocno do przodu. No ale teraz to będzie poparte jednak jakąś tam większą mocą, większą kondycją i po prostu no, będę miał więcej argumentów teraz. Cóż dalej, bo masz tę walkę w zanadrzu, to jest jednorazowy taki wyskok w tamtę stronę z tym razem, czy coś jeszcze się szykuje? No mamy dopiero połowę roku, nawet nie całą jeszcze, więc jest co robić. Znaczy skupiamy się na tym turnieju, no ja nie ukrywam, że chciałbym ten turniej wygrać. A co dalej zobaczymy, no mówię, no, najbliższa walka jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ to walka półfinałowa. Przeciwnik jak najbardziej w zasięgu, jak cały turniej, także myślę, że pierwszą walkę miałem najgorszą, tak by nam pokazywały cyfry i statystyki. No co, no zobaczymy, no pewnie jeszcze jeżeli wygram tą walkę, no to w tym roku jeszcze coś zawalczę i pewnie dam sobie spokój, chociaż jeżeli będą jakieś ciekawe propozycje, to czemu nie? No ale mówię, ten turniej jest dla mnie teraz priorytetem i po prostu chciałbym się na nim skupić. Cóż KSW, bo to na pewno ktoś będzie pytał, jak tam Twoja droga wygląda, żeby pokazać się kolejny raz? No nie wiem, no, na razie jest cisza może przed burzą. Mamy jeszcze prawdopodobnie dwie gale do końca roku. No nie wiem, gdybym wygrał ten turniej, udałoby mi się, no to będzie też poparte gdzieś tam zwycięstwami. To też nie chciałbym wrócić do KSW po dwóch porażkach, tak? Chciałbym jednak, żeby federacja, na pewno ja, jak i federacja chciałaby mieć zawodników, którzy gdzieś tam mają pasmo zwycięstw i też chciałbym być postrzegany jako taki zawodnik, a nie jako zawodnik, który dostaje ostatnią szansę. Chciałbym po prostu wrócić do KSW z serią zwycięstw. Tego życzę. Rozgadałeś się. Kiedyś tak nie było. Widzisz, Hanko, z Poznań, miasto doznań. Okej, tak więc trzymam kciuki, w takim razie mam nadzieję, że widzimy się po weekendzie, będę gratulował. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich fanów MMA.